proszę bardzo. Jest moda na politykę historyczną obecnie. No, niestety Maxwell nie był polskim uczonym. Najlepiej by było, żeby to był powiedzmy biskup Krasicki. Biorąc pod uwagę, że to Szkotem, oni śpią, co my to w zasadzie moglibyśmy uznać. Ale był na szczęście Anglikiem, gorzej by było, gdyby był Niemcem. 150 lat temu ukazał się ten artykuł, który podsumował to, co robił Maxwell w poprzednich latach. I to podsumowanie dosyć ciekawie wygląda. I widać tutaj ogromny zachwyt Maxwella nad tym, co mu wyszło. No bo zauważył wtedy, że ta prędkość światła, która była mierzona w eksperymentach Fizeau i Foucault, ni z tego, ni z owego może być uzyskana z czysto elektrycznych, jak on to mówił, pomiarów. No i wtedy to było straszliwe zaskoczenie, bo tu się ustawia jakieś druty, jakieś przewody, jakiś płynie prąd. Ta teoria już była nieźle ugruntowana, już było prawo Ampera, prawie wszystko już było wiadomo, ale wkroczył Maxwell i uznał, że trzeba jeszcze dopisać jeden kawałek do tych równań. Jak je dopisał, to okazało się, że będą fale i te fale miały tą prędkość. No oczywiście tu rozbieżności były spore, ale Maxwell doszedł do wniosku, że jak coś jest 300 tysięcy, to czy jest 308, czy 298, to to są błędy pomiarowe. I proszę zwrócić uwagę tutaj jeszcze na jeden fragment, który z jednej strony wskazuje... Ale na tak zwany Sicherheitsy napisał jednostkę. Otóż za bardzo nie przyznał. Tutaj jest jeszcze takie zdanie, na które chciałem zwrócić uwagę, które świadczy zarówno o zachwycie Maxwella nad tym, co mu wyszło, jak i na jego poczuciu humoru. The only use made of light in the experiment was to see the instrument. Teraz by chyba nikt się nie ośmielił takiego dowcipu sobie w poważnym artykule naukowym zrobić. No ale teraz powoli trzeba przejść do teraźniejszości, bo to w ogóle ma być mowa o jednostkach. Będzie o jednostkach jak najbardziej. Ja jeszcze chciałem tylko tutaj nasz zachwyt, który z moją żoną wyraziliśmy, kiedyśmy kiedyś przed laty pisali taką książeczkę o elektrodynamice kwantowej, gdzie zwróciliśmy uwagę na to, że człowiek to jest istota elektromagnetyczna. Poznaje świat jedynie elektromagnetycznie. Żadnych nie mamy zmysłów, które by wyczuwały neutrina, które by wyczuwały cząstki alfa. Poza takimi zmysłami, oczywiście niestety cząstki alfa, jak i inne promieniowanie, tak zwane jonizujące, dewastuje nasz organizm, ale nie mamy żadnego zmysłu, który by nam pozwalał to wyczuć. No a elektromagnetyzm to jest wszystko. Nie tylko widzimy, ale to jest dosyć trywialne, ale również czujemy, no bo jak dotykamy, no to tam się oczywiście coś dzieje elektrycznego. Jakieś tam przesuwają się te fragmenty ciała, a później oczywiście komunikacja z mózgiem odbywa się też elektrycznie. No i to samo. Na ogół. To samo dotyczy oczywiście słuchu, gdzie też te oddziaływania wszystkie są elektryczne. Także elektryczność to nie jest sobie jakieś tam pole, tylko po prostu to jest to. No więc jeszcze tu chciałem taki dowcipek, który ukazał się w postaci poważnego artykułu. Otóż nie, może przejdę, bo to... Nie, przeczytajmy do Maxwella. Nie, przejdźmy do Maxwella, bo nie zdążymy.
za bardzo się nie chcę rozpraszać. No więc mój ten dzisiejsze wystąpienie to jest właściwie trybut do tego genialnego uczonego. I proszę zauważyć, że on bardzo inteligentnie i sympatycznie wygląda i widać, że jednak to był bardzo mądry człowiek. I jak słusznie... Tylko ciut nie obolony. Nie, na tym polegała cała ta uroda. No i oczywiście, jak to jego biograf podkreślił, na pewno zarobił na to, żeby przejść do historii. I to było 150 lat temu. Patrz, oglądaliśmy już sobie ten artykuł. No i zacznijmy od równań Maxwella. Proszę Państwa, równań Maxwella na ogół wykładowcy, a tym bardziej studenci, nie doceniają. To się wzięło z pewnej zaszłości, z historii. Te równania się najpierw pisało w obrzydliwy sposób, wcale nie tak jak Maxwell, dopisując 4π, jakieś epsilony. W równaniach Maxwella nic takiego nie ma. To wszystko jest dodatek później, który zaciemnia obraz. I równania należy w tej postaci wypisać, bo one niosą... A widział pan, jak są napisane na frontonie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jaki ma to? No tak, tak są opisane. Ja jestem... Co jest ten kawałek czerwony, który Maxwell dopisał? Tego nie było przed tym. Jeszcze mogę pokazać taką koszulkę. Przepraszam, panie profesorze, nie zrozumiałem. Nie było przed tym w tym sensie, że to resztę było prawo, Maxwell dopisał? Było prawo ampera zamiast tego. Tak. Tu jeszcze pokażę taką ładną koszulkę. And God said, and then there was light. No więc wróćmy do tych równań Maxwella. Proszę Państwa, te równania naprawdę są genialne. Między innymi one obowiązują we wszystkich układach odniesienia. One obowiązują również w przypadku ogólnej teorii względności. Nic się nie zmienia, one wyglądają tak samo. Ten cały tensor metryczny, zarówno grawitacyjny, jak i powiedzmy sobie, gdy przechodzimy do współrzędnych kulistych czy walcowych, to one tak samo wyglądają. Tylko oczywiście składowe wtedy będą w odpowiednim układzie współrzędnych, a nie w kartezjańskim, tak jak ja tutaj wypisałem. I ta rotacja będzie też taką samą rotacją, tylko oczywiście wystąpią tam pochodne względem tych nowych współrzędnych. I jak się podręczniki przegląda, gdzie mowa jest o rozwiązywaniu równań Maxwella we współrzędnych walcowych, powiedzmy sobie w przypadku fal albo w przypadku współrzędnych kulistych, to tam jest zamieszanie, bo się okazuje, że chciałoby się naiwnie powiedzieć, że D równa się epsilon razy E, ale to nie ma sensu, bo D jest zupełnie innym obiektem niż E geometrycznie i B jest zupełnie innym obiektem niż H geometrycznie. I nawet jak przeglądamy takie dobre podręczniki, to tam na ten temat są wzory. Porędalnie dla mnie wyglądają. W podręczniku sławnym i znanym Wróblewskiego i Zakrzewskiego występuje taki wzór, kiedy tam się mówi o tym, jakie pole wytwarza odcinek prądu, to się pisze taki wzór. Całka po obwodzie, po linii z DB, z wektora B. To jest bez sensu wzór matematyczny, jeżeli się rozumie geometrię równań Maxwella, dlatego że nie wolno całkować po linii pola, która nie jest wektorem. Otóż jak wygląda geometryczna natura tych? Tu są dwa typy wektorów. Są wektory prawdziwe, to znaczy E i H, i to są takie wektory jak w szkole. To znaczy, to są wektory, które możemy sobie narysować w postaci strzałki. H tak samo. To jest wektor w postaci strzałki. I są wektory, które nie są wektorami takimi ze strzałką. To są B i D. D i B. Co to są za zwierzęta? Otóż najlepiej
to zrozumieć, jeżeli się zapisze równania Maxwella, tak jak to często robi na wykładach z fizyki, w postaci całkowej. Tylko wypisuje się to w postaci całkowej, ale jak gdyby to jest tylko taki kwiatek do kożucha, że to można tak zapisać, ale nie mówi się poważnie o tym, co ten zapis całkowy oznacza. Otóż, proszę Państwa, tutaj widać wyraźnie, że E wolno całkować po konturze wzdłuż drogi. H wolno całkować po konturze wzdłuż drogi. Ale całka z B i całka z D są po powierzchni. Co to znaczy, że całkujemy po powierzchni? To znaczy, że to nie jest normalny wektor, tylko strumień. Gęstość powierzchniowa strumienia tego pola. I to jest geometrycznie zupełnie inny obiekt. Jak przejdziemy do innych współrzędnych, to on się inaczej transformuje, ponieważ on czuje, że jest tym strumieniem. Tutaj też to pięknie wygląda. D całkowane po powierzchni zamkniętej daje w środku ładunek. No to wróćmy jeszcze z powrotem i zacznijmy mówić o jednostkach, które są ważnym tematem na tym seminarium. W jakich jednostkach mierzy się H? Tak jest. Kiedy zadałem to pytanie na konwersatorium fizyki teoretycznej na Pastera, zapadła martwa cisza, następnie jakiś słaby głos się odezwał w Oerstedach. No więc, proszę Państwa, układ jednostek SI jest genialny, ponieważ on zawiera w sobie informację, którą warto tam zauważyć na temat geometrii tych wektorów. Oczywiście słusznie H jest mierzone w amperach na metr. I to właśnie dlatego na metr, bo to jest wektor, który można całkować wzdłuż drogi. Jak całkujemy wzdłuż drogi, taki wektor sobie BL napiszmy i tu całkujemy wzdłuż drogi, no to widać, że on musi być na metr, bo go całkujemy wzdłuż drogi, tu wchodzi metr i dostajemy to, co trzeba. No i jak wiemy, że... No ale dostajemy prąd, to musimy wiedzieć, że ten prąd po prawej stronie jest... Już. Oczywiście. Tu jest prąd. Prąd jest w amperach na, bo to jest gęstość prądu, na metr kwadratowy, a tutaj jest jeszcze pochodna, która ma w mianowniku metr. Wobec tego nie trzeba nic pamiętać. Wystarczy pamiętać, że prąd się mierzy w amperach. Jak już to pamiętamy, to resztę możemy sobie powoli odtworzyć. Prąd w amperach. No dobrze, prąd w amperach to jest gęstość prądu, czyli w amperach na metr kwadratowy. To jest gęstość. No to H musi być w amperach na metr. I od razu stąd widzimy, w jakich jednostkach należy mierzyć D, żeby było wszystko dobrze i zaraz do tego przejdę. Jeszcze przedtem powiem tutaj o tym równaniu Faradaya. Otóż pole elektryczne, no to wiadomo, że to jest pole, które powstaje w wyniku różnicy potencjału. No potencjał to wiadomo z tych napisów na bateryjkach, że w voltach się mierzy potencjał, więc od razu widzimy, że podobnie rozumując jak poprzednio, ponieważ pole elektryczne to jest ta różnica wywołana różnicą potencjałów, no to będzie w voltach na metr. I znowu się nam wszystko zgadza, ponieważ pole elektryczne wolno całkować wzdłuż konturu, czyli jest na metr, to jest jak idziemy sobie wzdłuż tej drogi łączącej dwie okładki kondensatora, no to właśnie dochodzi ten metr i dostajemy różnicę potencjału w voltach. Ale tutaj jest inaczej, bo mamy mieć te gęstości. No to w jakich jednostkach mierzy się D? Spójrzcie Państwo na to. Tu jest gęstość ładunku. Gęstość ładunku to jest kulą na metr sześcienny.
jedną pochodną dostawiamy, zabieramy jeden metr i wobec tego tutaj mamy kulomb na metr kwadratowy. I od razu w tej jednostce kulomb na metr kwadratowy widać, że tą wielkość trzeba całkować po powierzchni, żeby się pozbyć tego metra kwadratowego i dostać kulomba. To samo dotyczy B, które to B jest z jednej strony mierzone w teslach, a z drugiej strony można to również, jak to ktoś pamięta, jak się również wyraża jednostka Weber na metr kwadratowy. Tak jest. Wobec tego widać bardzo ładnie, że Weber to jest odpowiednik kulomba. To byłby ładunek magnetyczny, gdyby były monopole magnetyczne, ale ich nie ma, mimo to jednostki się zgadzają i mamy Weber na metr kwadratowy. I od razu widać, że układ jednostek SI w odróżnieniu od wszelkich przedpotopowych układów elektrycznych, magnetycznych i tak dalej, zawiera w sobie tą mądrość, że odróżnia wektory typu prawdziwych wektorów od gęstości strumienia na jednostkę powierzchni. Także myślę, że przekonałem Państwa, że należy używać jednostek SI, bo one są pod tym względem doskonałe. Nie wszyscy to jeszcze zrozumieli, na przykład astronomowie dotąd używają jakichś tam wiansów i innych, a jeszcze odróżniają elektryczne. Tak, oczywiście, elektryczne, wiadomo, że są elektryczne jednostki, magnetyczne jednostki. Tam było takie zamieszanie, że dopiero tutaj... Oczywiście jest jeszcze pewien taki ładny problem, bo amper, który tutaj występuje, jest dosyć nieładnie zdefiniowany. Jest to taki prąd, który płynął z dwóch równoległych przewodnikach o nieskończenie małym przekroju, odległości jednego metra, wywołuje siłę 2×10⁻⁷ newtona na 1 metr tych przewodów. No więc widać, że tu by się przydało coś. Jest propozycja w tej chwili, tylko ona nie została uwzględniona i nie wiem, czy będzie, bo jest dosyć elegancka, ale strasznie mało praktyczna, żeby powiedzieć, że amper to jest przepływ, który tam 10⁻⁷ razy jakiś jeszcze czynnik elektronów na sekundę, czy też innych cząstek o ładunku elementarnym. No więc, żeby policzyć te ładunki elementarne, to się tak nie udaje, ale w tym kierunku idziemy, bo na przykład w przypadku kilograma to już te odwołanie się do takich mikroskopowych własności jest. Także być może niedługo w przyszłości okaże się, że można zdefiniować praktycznie kulomba, również posługując się elementarnym ładunkiem. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, o czym chciałem mówić. Mianowicie, że te równania są absolutnie uniwersalne i obowiązują również we wszelkich innych układach współrzędu. No to tu jeszcze mam właśnie taki obrazek, który podsumowuje i pokazuje, że to są dwa typy wektorów. Jeden taki, co się całkuje po powierzchni, a drugi taki, co się po konturze całkuje. I z tego wynikają równania Maxwella, które mówią, że ten strumień zmienia się w czasie, a zmiana strumienia w czasie jest wywołana całką z tego drugiego wektora po tym konturze. No więc tutaj jeszcze mam to podkreślenie, to kiedyś to... Aha, oczywiście przechodzimy do związków konstytutywnych, które tutaj trzeba bardzo ostrożnie rozumieć, dlatego że, jak już mówiłem, można sobie to wypisać i to są wzory oczywiście prawdziwe, tylko że one mają bardzo ograniczony
zakres stosowalności, bo one tylko obowiązują w kartezjańskim układzie współrzędnym, kiedy można sobie w pewnym sensie utożsamić te wektory takie strzałkowe z tymi wektorami, które są gęstością, albowiem istnieje kanoniczna miara powiązania długości z powierzchnią. Powierzchnia jest to taki twór, że jest iloczynem, można by matematycznie powiedzieć, kartezjańskim długości. Wobec tego można jedno z drugim powiązać. Ale w innych układach współrzędnych już tak nie jest i te wzory nie obowiązują. No więc, żeby przejść do tych układów krzywoliniowych, to ja może wprowadzę mój ulubiony wektor. To jest wektor Riemanna Zilbersteina i przy tej okazji go tutaj zareklamuję. Jak się taki wektor zbuduje i jego odpowiednik zbudowany z EIH, proszę zauważyć, że to jest właśnie też wektor typu gęstości powierzchniowej, a to jest też wektor zespolony typu zwykłego wektora, no to równania Maxwella pięknie wyglądają. Wyglądają znowu tak, że nic tu nie ma, z tym, że ja oczywiście tutaj dla porządku wstawiłem tą prędkość światła, które z tych mianowników się wzięły, a mianowniki są konieczne, żeby wyrównać te wymiary. Bo nie mogę dodać D do B, bo jedno to jest kulomb na metr kwadratowy, a drugie w weberach, ale na szczęście kulomb i weber się wiążą poprzez prędkość światła i wobec tego jak się tutaj te mianowniki włożę, to jest wszystko dobrze. Pytanie. Tak. Gdyby powinno być epsilon 0, tak? Bo to wszystko ma być powinien, tak? ale również w jednorodnym dielektryku to jest w porządku. Także ja na wszelki wypadek. Dopóki epsilon jest skalarem. Dopóki epsilon jest skalarem, niezależnym od częstości. Niezależnym od częstości, niezależnym od niczego. Ale właśnie to jest na spójne. Tak. No i wtedy to, co chciałem pokazać, to wygląda w następujący sposób. Przechodzimy do najogólniejszej sytuacji, kiedy mamy jakąś pokrzywioną przestrzeń, ciała grawitujące, które tą przestrzeń wykrzywiły i to powoduje, że te tutaj współczynniki to nie są już stałe jedynki, tak jak w przestrzeni Minkowskiego, płaskiej, tylko one mogą zależeć od czasu, od współrzędnych, od czegokolwiek. I w dalszym ciągu obowiązują te same równania, tylko teraz te współrzędne tutaj, jak mówiłem, to są te współrzędne odpowiadające tej nowej geometrii. W dalszym ciągu to będzie różniczkowanie po współrzędnych, w dalszym ciągu to będą składowe wzdłuż tych współrzędnych albo składowe w przypadku F-a odniesione do jednostki powierzchni. To wprowadza plus, można opracować tensor. Nie, a nie można, dlatego że... Przecież mamy podać wolnik. Proszę zauważyć, że to nie jest tak. D i B należą do różnych tensorów. No to będą dwa H i F. No dobrze, to nie jeden tensor, tylko dwa tensory. No tak, no, no ale tu też są dwa tensory. No dobrze, tutaj jest to wyjaśnione. Chodzi o to, że E i B to są kawałki takiego tensora, a H, D i H to są kawałki innego tensora. I oczywiście można to zapisać relatywistycznie, ale do konkretnych zastosowań dużo wygodniejsze jest to równanie 3 na trójwymiarowe. W dodatku jeszcze jedna uwaga w postaci reklamy tego wektora Riemanna Zilbersteina. Jak się rozwiązuje proste zadania w elektrodynamice, to się szuka rozwiązania w postaci E do potęgi coś tam i to jest prościej tak rozwiązać. A na końcu się mówi, no ale przecież to jest fizyczne pole, to odrzucamy część urojoną i zachowujemy tylko część rzeczywistą. No i to jest bardzo nieekonomiczne. Dlatego, że jeżeli się wprowadzi ten wektor, który tak jest zdefiniowany i szuka się rozwiązania w postaci E do potęgi i jakiś tam wykładnik, to nie trzeba niczego odrzucać. Część rzeczywista to jest elektryczność, a część urojona to jest magnetyzm.
niczego nie odrzucamy, tylko interpretujemy ten drugi kawałek jako część opisu pola elektromagnetycznego. Także tu przewaga przy rozwiązywaniu jest ogromna, jak się na przykład szuka prostych rozwiązań w elektrodynamice na ćwiczeniach ze studentami, no to tu to wychodzi dwa razy szybciej to, co powinno wyjść. Najpierw szukamy rozwiązania zespolonego, a na samym końcu mówimy, część rzeczywista to jest pole elektryczne, a część urojona to jest pole magnetyczne. I wystarczy rozwiązać te równania właśnie na F, te równania na zespolonych wektorach, następnie na końcu sobie położyć i wszystko się zgodzi. Na przykład bardzo elegancko tu widać, że podstawową rolę odgrywają fale o polaryzacji kołowej. I to jest związane też z kwantowością fotonów. Fotonów takich nie ma o polaryzacji liniowej, to jest tylko twór człowieka, który składa, superponuje dwa rozwiązania o polaryzacji prawej i polaryzacji lewej i stąd to wychodzi, ale foton jako obiekt fizyczny ma określoną kołową polaryzację. I to potem można poznać, że jak się przechodzi do innego układu odniesienia, to osobno się transformuje ta polaryzacja prawa, osobno się transformuje lewa i stąd wynika, ponieważ one inaczej się transformują, że polaryzacja liniowa nie jest wielkością niezmienniczą względem przekształceń Lorentza. Jak spolaryzujemy coś liniowo w kierunku X, to po przekształceniu Lorentza jakimś tam, to nie będzie już polaryzacja liniowa w kierunku X. Natomiast kołowe transformują się jak należy, każda się tylko transformuje w zależności od tego, jaka była w poprzednim układzie współrzędnym. No więc jedziemy właśnie do tego i chciałem wyjaśnić, skąd się to wszystko bierze. Otóż jest coś takiego, co jest Lagrangianem dla pola elektromagnetycznego i to coś, co się pisze normalnie w przestrzeni Minkowskiego jako F μ, ale w przestrzeni krzywej nie można tak napisać sobie F μ, ponieważ te wskaźniki trzeba posumować zgodnie z regułami gry i w ten sposób pojawiając, czyli wstawiając tensor metryczny w postaci ogólnej, no i wtedy od razu tu widać, jak to wygląda, że pojawiają się oprócz tego tensora również składowe tensora metrycznego i stąd się biorą te wzory tutaj wypisane. Trzeba tylko pieczołowicie rozwikłać te wzory, bo znowu podkreślam, że E i B chodzą razem, to jest F μ, D i H chodzą razem i to jest H μ, ale my chcemy wyrazić B i D przez E i H. No to w tym celu musimy pokombinować tak tymi równaniami i widać, jakie są skutki tego kombinowania, że tu się pojawiają jakieś G w mianowniku, że tutaj jedne są na górze, drugie na dole, to jest wynik rozwiązywania tych równań. Ale nie trzeba być ogólnym relatywistą, żeby z tych równań skorzystać. Wystarczy je zastosować właśnie w przypadku współrzędnych kulistych albo współrzędnych walcowych. Wtedy te G to się bierze z jakiejś książeczki, jak wygląda długość zapisana we współrzędnych kulistych i stąd dostajemy te składowe tensora metrycznego, mądrze mówiąc, no i jak się powstartuje, wtedy G00 oczywiście nie jest zmienione, jest jedynką, natomiast zmieniają się te G i J, będą miały składowe powiedzmy R, Fi i Teta, albo Rho, Z i Fi we współrzędnych walcowych i to się wszystko zgodzi. Nie będzie tego ładnego członu, na który zwracam uwagę, on jest bardzo ładny, ale oczywiście na ogół nie występuje, to są pozadiagonalne składowe tego tensora i one powodują, tu się pojawia jednostka urojona I i one powodują, że pole
elektryczne miesza się z polem magnetycznym, bo jak się podzieli teraz to na część rzeczywistą, to będzie kawałek z części urojonej tego FI. A ta pozadiagonalna część tensora magnetycznego oznacza, że jest jakiś tam obrót. Przechodzimy na przykład do układu obracającego się. Stąd możemy od razu sobie wypisać, jak wyglądają równania Maxwella w układzie obracającym się, po prostu wiedząc, jak się te składowe tensora metrycznego transformują przy przejściu do układu obracającego się. Przepraszam, ja jeszcze nie rozumiem, a te falki tutaj zamiast równości, to oznacza, że to jest przybliżenie? Nie, nie, to oznacza, że trzeba wyrazić te jedne składowe przez drugie. No, nie mogę napisać równości. No bo to by... Znaczy, jakbym się uparł, to mógł. Ale nie chciałem już tak. A jak dopuszczamy obracający się układ spółrzędny, czyli nieinercjalny, to równania Maxwella w nieinercjalnym układzie też są takie... Tak, nie tylko w nieinercjalnym, ale również w obecności ciał grawitujących. A to jest już więcej nawet niż nieinercjalny, bo on zmienia... Nieinercjalny układ spółrzędny nie zmienia do głębi tej geometrii, tylko powoduje, że coś tam leci z przyspieszeniem, ale przestrzeń nie jest zakrzywiona. Natomiast w krzywej przestrzeni, w obecności ciał grawitujących, te równania będą też tak samo wyglądały, jak tutaj. Proszę Państwa, ja ten wykład, nie w tej wersji, w trochę uproszczonej wersji jeszcze, miałem w Karlsruhe. I to jest dowód, że byłem w Karlsruhe parę miesięcy temu. Właśnie z okazji rocznicy Maxwella. A dlaczego w Karlsruhe? No bo tam działał Heinrich Hertz. To właśnie w Karlsruhe, tutaj jak ładnie napisane, w latach 885 i 1890 działał Hertz i odkrył fale elektromagnetyczne. A to jest jeszcze plakietka, którą na tym budynku, gdzie on to odkrył, umieściło IEEE, czyli Institute of Electronic and Electric Engineers. Bardzo sławna instytucja, która tam rok temu umieściła sobie taką plakietkę, żeby o sobie też dać znać całemu światu, ale też, żeby uhonorować Heinricha Herca. Herc się nie załapał na nagrodę. Była taka nagroda w Polskiej Akademii Nauk po ukazaniu się prac Maxwella, gdzie ustanowiono tą nagrodę dla tego, który pierwszy wykryje te fale elektromagnetyczne, ale ona jakoś wygasła chyba po 10 latach i już się Herc na tą nagrodę nie załapał. No więc mój przekaz jest taki, równania Maxwella są piękne, a układ SI jest idealny, idealnie dopasowany do równań Maxwella. Nic ująć, nic dodać. Równania Maxwella są trochę popsute przez związki konstytucyjne, ale taka jest natura, że one zawierają mnóstwo informacji o naturze materii, w której się poruszają te fale. Natomiast czyste równania Maxwella nic nie wiedzą. To jest właśnie to, to jest tam piękne, że one nic nie wiedzą o tym, w czym te fale się poruszają. Nie ma w tych równaniach żadnego śladu. Dopiero jak chcemy coś rozwiązać i domknąć te równania, no to musimy wtedy powiedzieć, jak to jest, ale czyste równania Maxwella są uniwersalne, zawsze prawdziwe i chciałbym, żeby wszyscy obecni tutaj zapamiętali, że E chodzi z H i to są strzałki, a D chodzi z B i to są gęstości powierzchniowe, jak to się wie. Kółko ze strzałką się nazywa. Kółko to już jest ludzki wytwór. Dlaczego? Dlatego, że przyroda nie wie o tym, czy my jesteśmy praworęczni, czy leworęczni. O to chodzi. Sąd na regułę ręki, prawej dłoni. Nie, no oczywiście. Tylko, że tutaj człowiek wprowadził pewną umowę, która nie jest konieczna do
opisu przyrody. Gdyby słoje był leworęczny, to by inaczej wyglądały. Chodzi o to, że wektor B nie jest zorientowany do góry ani na dół. On to jest przez strumień przez powierzchnię i tam tej strzałki, jak chcemy strzałkę napisać, to musimy się posłużyć właśnie regułą odpowiedniej ręki. Ja bym się zapytał, bo pan profesor powiedział, że te fale nie wiedzą, gdzie się rozchodzą, ale było na slajdzie napisane, że w pustej przestrzeni. A w niepustej to my mamy jeszcze dwa wektory. M. Ich nie ma, one są zbudowane. Nie, nie, one to nie są niezależne wektory, one są zbudowane z wektorów. Ale one są zbudowane z takich z tych wektorów. Różnych rodzajów. To one już są dobre, nie. Niedobre, prawda? Nie, pan. Bo D równa się epsilon 0 plus P, a P równa się mi 0 A plus M. No tak, ale przecież pamiętajmy o tym, że ten rozdział jest w pewnym sensie umowny, dlatego że epsilon 0 odnosi się do pustej przestrzeni, a reszta to jest ten dodatek, niby który jest wprowadzony przez... Ale materia jest, prawda? Nie, 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 ja nie przeczę, że materia jest. W pustej przestrzeni działa. Dalece mój idealizm nie sięga, materia jest i oddziału tak, ale chodzi mi o to, że w samych równaniach Maxwella nie ma na razie śladu tego, w jakim ośrodku to się rozchodzi, czy w płaskiej przestrzeni, czy w krzywej przestrzeni, czy w dielektryku, tego w równaniach Maxwella nie ma. Dopiero to się pojawia, jeżeli chcemy domknąć te równania, bo one są równaniami, których jest za dużo, trzeba je zredukować i w tym celu musimy wprowadzić związek między wektorami E i D i B i H. Ale ten związek, jak mówiłem, on jest bardzo geometrycznie nieładny, ponieważ zależy od układów współrzędnych, zależy od... To nie jest czysto geometryczny związek, no ale taka jest natura. Bo równania Maxwella, proszę Państwa, to w końcu są jednak równania fenomenologiczne. To nie są równania, jeżeli chcemy opisywać ruch w ośrodkach, to nie są równania podstawowe, ponieważ wchodzi tam mnóstwo własności właśnie tego ośrodka. Magnetyzacja, polaryzacja, to wszystko do tych równań wchodzi, ale wobec tego, jeżeli się ograniczymy do czystych fotonów, które nie oddziałują jeszcze z żadną materią, to dla tych czystych fotonów równania Maxwella się domykają poprzez te związki, o, które tutaj wypisałem, które zawierają tylko geometrię, w której te fotony się, przestrzeni, w której te fotony się poruszają. A to jest jakoś tak w domyśle, że to się wkróży. No, jeżeli powiemy, że w pustej przestrzeni. Pokrzywiona przestrzeń to jest też próżnia, to tak, że nie ma. Ale w eterze było tak samo dobrze. Tak. Jeżeli mogę coś tutaj dodać do tych materiałowych. Cały ten materiał tkwi w gęstości ładunku i w prądzie. Tak. Prawda? Tutaj jeszcze trzeba dodać pewnie jakiś związek, jak te gęstości prądu się rozważają pod względem pola, jak jest liniowe, to co pojawiają się te medytacje. Taka gruba książka jest. Lepiej tym jednotypem. To po prostu książka to jest piękna droga, gdzie oni próbują właśnie wychodząc z podstawowych robić. Składników tak. Budowy materii. Atomy i tak. Zaczyna się no magnetyzacja. To jest orbitalne i spinowe tak, stopnie wszystko. Pojęciowo to nie, 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 oczywiście, jak najbardziej, tak. To znaczy, M na przykład. Ja mam, przepraszam, pytanie porządkujące. Czy pan profesor w tym momencie skończył? Tak, tak dobrze. To jeżeli będziemy i teraz już dyskusję, to może...